I może się okazać, że te zarobienie miliona w ciągu najbliższego roku to jest w ogóle nikomu do niczego niepotrzebne. Bo to wcale, owszem, są osoby, którym to da szczęście i okej, i jest dobrze, ale są osoby, którym da szczęście, nie wiem, porządnie się wyspać dwa razy w tygodniu, tak? Małaszewicze to są wrota Europy, jeżeli chodzi o transport kolejowy z Chin. Wszystkie pociągi, które wjeżdżają do Europy, przyjeżdżają przez Małaszewicze, tak? Proszę. I ja też transportem intermodalnym się zajmowałam, tak? I ja nie miałam o tym pojęcia. I to jest tak, jak jesteśmy kształceni. Ja wiedziałam, że można być lekarzem, nie wiem, prawnikiem, że można w sklepie pracować, być urzędnikiem, a u nas powiat bialski transportem stoi. Ja nie miałam o tym pojęcia. Gdyby na przykład kody celne się nie zgadzały, albo dokumenty, albo wagi towaru, zachodzi wtedy podejrzenie przemytu. No a za przemyt na wschód od Bugu, to tam nie ma, tam nie ma tłumaczenia. Tam żadna kancelaria pracownicza, tam po prostu auto jest zatrzymywane na poczet należności celnych, tak? I tyle. I tego auta już nikt nie zobaczy, więc... Kierowca może uciec, czy to jest w tej masie spadkowej? Też może być w tej masie spadkowej, tak? Więc to różnie bywa. Witajcie, to kolejny odcinek Gdyszka Wyciska. Po raz kolejny kręcimy w Regent Warsaw Hotel. A dzisiaj moim gościem, czy raczej moją gościową, będzie Edyta. Edyta Brodawka przyjechała do nas z... Z Międzyrzeca Podlaskiego, a dokładnie z Rzeczycy obok Międzyrzeca Podlaskiego. To jest mniej więcej tam, gdzie Cieleśnica się mieści. No mniej więcej, tak. 40 minut samochodem i jestem w Cieleśnicy. Zresztą podobno poznaliśmy się w Cieleśnicy. No właśnie, legenda Pałacu Cieleśnickiego głosi, że Maciek i Edyta poznali się w Cieleśnicy. Oboje tego nie pamiętają, ale... Ale są świadkowie na to. Są świadkowie, więc po prostu musimy wierzyć. A jeżeli kiedyś będziecie w Pałacu Cieleśnicy, to spytajcie Cieleśnickiego klucznika o legendę o Edycie i Maćku. Edyta, jak się jechało do Warszawy z Międzyrzeca? Dobrze. Dobrze, w porządku. To pewnie dlatego, że od 10 lat zajmujesz się transportem. Czy to dlatego? Wiesz co, ja się transportem zajmuję się 10 lat, ale prawo jazdy mam trochę krócej. Okay. Tylko 6. I dopiero od roku jeżdżę do Warszawy. Wcześniej się bałam jeździć do Warszawy. To prawda, że ci... Tak, i 10 razy zdawałam egzamin na prawo jazdy. 10? 10 ale, razy jazdę. 10 to taka metafora, że dużo. Dużo, ale się nie poddałam. Okay. Były momenty zwątpienia, ale się nie poddałam, tak, i przyjeżdżam sama do Warszawy, tak, to może być wyczyn, tak. Okay. Jazda po Warszawie jest jednak trudniejsza niż po Międzyrzecu. W Międzyrzecu mamy dwa skrzyżowania. Gdy wracasz do Międzyrzeca, twoje koleżanki mówią wow. Nie, no nie może, może nie mówią wow, ale tak, 10 razy zdawałam egzamin na prawo jazdy, więc jestem dumna z siebie, że jeszcze, tak? No właśnie, bo myślę, że mamy historyczną okazję wyjaśnić milionom Polek i Polaków różnicę między firmą transportową, spedycyjną i tak dalej. Bo ogólnie mówisz o sobie, że zajmujesz się transportem. Zwykle na rynku, gdy firmy się przedstawiają, mówią, że zajmujemy się transportem i spedycją. To jest taka prawda, wiązka pojęć. Wyjaśnij naszym telewizorom raz, a dobrze, jaka jest różnica, no i którą działką w tym ekosystemie zajmuje się Edyta Brodawka. Więc ja się wywodzę z transportu. Transport polega na tym, że z reguły ma się jakiś tam środek transportu. Samochód, tak? Czy bus, czy ciężarówkę, czy coś takiego. I moja pierwsza praca w zawodzie to była praca w firmie transportowej w Białej Podlaskiej, która miała ponad 50 ciężarówek w tamtym momencie, tak? I tam się zajmowałam transportem, to znaczy
że planowałam pracę dla ciężarówek, tak? Szukałam ładunków, no głównie szukałam ładunków, planowałam trasy, okay, zajmowałam się opłatami drogowymi i tak dalej, więc to jest transport. A spedycja, ja również potem pracowałam jako spedytor, jako logistyk, bo ja bardzo często zmieniałam pracę, ale o tym dojdziemy, za chwilę wyjaśnię dlaczego. Aha. Spedycja wedle definicji książkowej polega na organizowaniu przewozu za wynagrodzeniem, za prowizją. Spedytorowi za jego pracę należy się wynagrodzenie w postaci prowizji. Co to znaczy organizowanie transportu? Po mnie będziesz miał rozmowę z firmą budowlaną, tak? I powiedzmy, że ta firma budowlana realizuje jakieś tam zlecenie we Wrocławiu, tak? I potrzebuje przewieźć z Warszawy jakąś maszynę. Żurawia, tak? No właśnie, i ten właściciel firmy budowlanej zwraca się do spedytora czy do jakiejś firmy spedycyjnej i mówi im, że ma do przewiezienia taką i taką maszynę na takiej trasie. I on nie musi wiedzieć nic więcej, ten właściciel firmy budowlanej. Natomiast spedytor powinien wiedzieć, gdzieś to wyczytałam, bardzo mi się to spodobało, spedytor powinien wiedzieć o ładunku więcej niż jego właściciel. To spedytor powinien wiedzieć jaką trasę, jeżeli to jest żuraw, pewnie to będzie jakiś ponad gabaryt, może będzie szerszy, może będzie wyższy. Być może trzeba będzie załatwić... Żuraw powinien przelecieć, nie? Tak. Być może trzeba będzie załatwić, pozyskać jakieś zezwolenia, tak? Wyznaczyć jakąś trasę transportu. Być może transport będzie musiał się odbywać w nocy. To spedytor określa zasady transportu, trasę transportu, dobiera odpowiedni środek transportu, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli spedytor się odzywa do takiej firmy, w jakiej na początku pracowałaś i do takiej osoby w tej firmie, jak tak, ty byłaś. Tak, tak, do dyspozytora, bo w firmach transportowych z reguły pracują dyspozytorzy. Bardzo często ludzie nie rozróżniają spedytora od dyspozytora, więc spedytor to jest osoba, która, że tak powiem, ogarnia. Organizator procesów transportowych, tak? Więc to jest spedycja. Są firmy, które, znaczy bardzo często transport wiąże się również ze spedycją, bo jeżeli ktoś ma coś do przewiezienia, to z reguły zwraca się do firmy transportowej, tylko że no, spedytor musi też wiedzieć, jakie obowiązują przepisy w poszczególnych krajach, tak? Co można wieźć, czego można nie wieźć. Powinien wiedzieć w przypadku, jeżeli mamy transport do krajów trzecich, że będą potrzebne odprawy celne, że będą potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty, certyfikaty i tak dalej, tak? Więc spedytor generalnie zakres wiedzy ma dosyć szeroki i też odpowiedzialności, tak? Bo to też spedytor będzie odpowiadał przed swoim klientem, jeżeli powstaną dodatkowe koszty, na przykład jeżeli spedytor dobierze nie taki środek transportu jak potrzeba i po prostu ładunek się nie zmieści, tak? No tak, albo środek transportu się złamie. Bywały takie, zdarzało się. Nie mówiąc o ładunku, no. Tak, różne sytuacje przez te 10, z różnymi sytuacjami przez te 10 pytał. Lat się spotkałam. O tak. To też będę pytał. I ze złamaniem się środka transportu też. O proszę, tak. O proszę. No to ładnie. Ja słyszałem, nie uprzedzając faktów, bo będę cię pytał o różne ciekawe historie swojej kariery, nie uprzedzając faktów, powiem, że mój kolega, który się specjalizuje w leasingach, leasingował kiedyś jednej pani samochód specjalnie dla niej sprowadzany z Niemiec. No i okazało się, że gdy stuknęła tabliczkę na parkingu podziemnym, to samochód się złamał, bo okazało się, że był spawany z dwóch części. Okay. Ale rozumiem, że nie z takim złamaniem środka transportu. Tam się podłoga załamała, załadowany był krąg stali. I po prostu spadł, podłoga się załamała, a potem to auto miało być dalej planowane, a to nie ja akurat prowadziłam ten transport, kolega prowadził, zdarza się, więc szczegółów nie pamiętam, tak, ale wiem, że była taka sytuacja, że faktycznie podłoga się załamała. Teraz to się wspomina ze śmiechem takie sytuacje. No, ale podejrzewam, że wtedy to było źródło wielu komplikacji. Znaczy generalnie praca czy spedytora, czy dyspozytora, w ogóle praca w transporcie moim zdaniem polega na nieustannym rozwiązywaniu problemów. I to mi się chyba spodobało, tak? No właśnie, a jak w ogóle do tego doszło, że zajęłaś się akurat tą dziedziną, bo rozumiem.
historię w stylu, jako trzylatka byłam mistrzynią Polski w ściganiu się kokardami, prawo jazdy zrobiłam w wieku 10. No okej, naturalna ścieżka do zajęcia się transportem. A jak to było w swoim przypadku? Jako tam 5-6-latka miałam dylemat. Chciałam być albo nauczycielką, albo piosenkarką. No poważnie. Piosenkarką, szybko się okazało, że piosenkarką nie zostanę, bo wiesz co, chyba nie umiem śpiewać. Aha. Ale na karaoke zawsze wygrywamy nagrody z siostrą. No proszę, proszę. To być może dlatego, żebyśmy przestały śpiewać, a zaczęły spożywać. Do takiego wniosku doszłyśmy. Potem w liceum chciałam zostać pierwszą kobietą prezydentem w historii 7 RP, bo takie były wtedy trendy, nie? Któraś tam kolejna musiała być RP, zanim skończę te 35 lat, a jeszcze nie skończyłam. I potem zapomniałam na jakiś czas w ogóle o tym, że ja miałam zostać prezydentem i w zeszłym roku byłam na zjeździe absolwentów u siebie w liceum i moja wychowawczyni mi o tym przypomniała, tak? I ja jestem dzisiaj w zupełnie innym momencie swojego życia, jestem zupełnie innym człowiekiem i te moje, nie wiem, nastoletnie marzenia już nie mają racji bytu. Natomiast taka przyszła do mnie refleksja, co się stało, że ja na dobrych kilka lat zapomniałam o tych swoich nastoletnich marzeniach, tak? Ja nawet na to, że zostanę prezydentem, poderwałam swojego męża, tak? No patrz, tak wtopił, tu takie aspiracje, a to okazuje się, że nie. I właśnie, i skoro dochodzimy do mojego męża, to właśnie dlatego zajęłam się transportem, tak? Z miłości. Z miłości. Najpierw do chłopaka. Miał tira, a ty mówisz, słuchaj, to ja może się zajmę. Nie. W ogóle akurat tiry mnie nie kręciły. Zawód kierowcy, to w ogóle nie rozumiałam tego zawodu. W ogóle kończąc liceum, ja nie wiedziałam, że można być spedytorem, logistykiem, gdzie Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, z której pochodzę, Małaszewicze, tak? Małaszewicze to są wrota Europy, jeżeli chodzi o transport kolejowy z Chin. Wszystkie pociągi, które wjeżdżają do Europy, przyjeżdżają przez Małaszewicze, tak? Proszę. I ja też transportem intermodalnym się zajmowałam, tak? I ja nie miałam o tym pojęcia. I to jest tak, jak jesteśmy kształceni. Ja wiedziałam, że można być lekarzem, nie wiem, prawnikiem, że można w sklepie pracować, być urzędnikiem, a u nas powiat bielski transportem stoi. Ja nie miałam o tym pojęcia. I dopiero poznałam mojego męża. On się transportem zajmuje w sumie w drugim pokoleniu, bo jego tato też był związany z branżą transportową. Pokazał mi dokumenty. Tiry na mnie żadnego wrażenia nie robiły. To absolutnie nie, tak? Dokumenty. Pokazał mi karnet TIR. Skąd tak? Dlatego mówimy o tirach. To jest nazwa dokumentu, tak? Ciężarówka to nie jest TIR. Bus też może być TIR-em. Pokazał mi CMR-kę, czyli list przewozowy, i od tego się zaczęło. Ja najpierw skończyłam studium celne, gdzie uczyli mnie praktycy, tak? Po roku w studium celnym tak. Ale w studium celnym praktycy przemytu uczą praktycy ścigania przemytu? Praktycy transportu, tak. Okay. Ja miałam zajęcia z ludźmi, którzy się naprawdę transportem zajmowali, tak? Więc to odróżniało bardzo fajnie, tak? Że praktycy, bo zwykle ich jednak to kształcenie jest takie. No, kończysz szkołę i idziesz na rynek poznać, jak to jest naprawdę. No właśnie. I potem po roku w studium celnym szukałam dojścia do pewnej firmy w Białej Podlaskiej. To było moje marzenie. To było moje marzenie, żeby dostać się tam na praktyki. Ja tam się nie tylko dostałam na praktyki, ja tam przepracowałam 2 lata i tam się wszystkiego nauczyłam. Nie, to jest firma rodzinna. Bardzo dobrze wspominam. Zresztą do tej pory gdzieś tam się spotykamy z właścicielami, bo ja nie palę za sobą mostów, tak? Tak jak już wcześniej wspomniałam, często zmieniałam pracę. Ponieważ mniej więcej po roku pracy w zawodzie ja zauważyłam, że spedytorzy czy dyspozytorzy, czy osoby w ogóle pracujące czy w firmach transportowych, czy w firmach spedycyjnych w ogóle nie mają pojęcia o tym, co robią. Aha. Ja się uczyłam transportu na transportach na wschód, więc tam były dokumenty celne, które się musiały zgadzać, bo jeżeli się nie zgadzały, to w najlepszym wypadku kierowca stał na granicy, w najlepszym przypadku. Natomiast jeżeli to byłyby duże niezgodności dokumentów celnych, to mogłoby to się wiązać nawet, myślę, że z jakimiś poważnymi poważnymi konsekwencjami dla mojego pracodawcy.
gdyby na przykład kody celne się nie zgadzały, albo dokumenty, albo wagi towaru, zachodzi wtedy podejrzenie przemytu. No a za przemyt na wschód od Bugu, to tam nie ma, tam nie ma tłumaczenia, tam żadna Pluton kancelaria pracownicza, tam po prostu auto jest zatrzymywane na poczet należności celnych, tak? I tyle. I tego auta już nikt nie zobaczy, więc... Kierowca może uciec, czy to jest w tej masie spadkowej? Też może być w tej masie spadkowej, tak? Więc to różnie bywa. I ja ustalając, dogrywając jakiś tam ładunek na wschód, pytałam spedytora, który mi to zlecał, o różne rzeczy, tak? A na co to ma znaczenie, tak? No ma duże znaczenie, tak? I ja tak zauważyłam, że kurczę, oni nie mają pojęcia o tym, co robią. A skąd mają mieć pojęcie, skoro na studiach wyższych się liczy się różne rzeczy, się całkuje i tak dalej. Wykładowcami są teoretycy, którzy być może w życiu na oczy tira nie widzieli. Mój mąż jest po Politechnice, po Wydziale Transportu, więc wiem, jak wygląda jego edukacja. W szkołach, teraz to są szkoły branżowe się nazywają, tak? Więc uczą nauczyciele, którzy zrobili jakieś tam studia podyplomowe, bo im godzin brakowało. Ja rozumiem nauczycieli, że też muszą sobie radzić, natomiast edukacja w żaden sposób nie przygotowuje do pracy w zawodzie. Tak. I jakieś 8 lat temu, tak właśnie pomyślałam, że kurczę, ja kiedyś będę miała dosyć na pewno pracy na spedycji, tak? No bo wychodzisz o 16 z pracy i to nie ode mnie zależy, czy ja będę miała wolny popołudnie, czy nie. Bo jeżeli kierowca ma problem na drodze, ja go nie zostawię. Dzwoni do ciebie. Oczywiście. Ja nie wyłączyłam telefonu przez 10 lat, tak? Chyba, że mi się rozładował, padł, nie miałam ładowarki, tak? Nie wyciszam telefonu co do zasady, tak? Nawet na noc. No właśnie, a skąd się to bierze? Bo ludzie nie mają świadomości. I wtedy sobie wymyśliłam, że jak ja trochę nabiorę doświadczenia i popracuję w różnych firmach, to ja będę się dzielić tą moją wiedzą, tak? Wymyśliłam to, co ty powiedziałeś na swoim szkoleniu na podstawie doktora Wonga, tak? Że te trzy rzeczy. I do mnie bardzo przemówił ten case z dynią, tak? I to jest to, co ja sobie wtedy wymyśliłam, tak? A teraz usłyszałam 3 tygodnie temu na twoim szkoleniu. Więc tak, ja chcę być tym farmerem, tym rolnikiem, który wybiera najlepsze ziarna ze swojej super dyni, tak? I dzielić się z nimi, tak? Bo praca w firmie transportowej, w firmie spedycyjnej to jest praca zespołowa. Tak. Na wynik tej firmy składa się i praca kierowcy, i dział spedycji, czy tam dyspozytorów, i taboru, tak? I rozliczeń, bo w dużych firmach są specjalne działy do rozliczeń kierowców, no tak? No bo jak się zatrudnia 50 tam... osób, to wiadomo. Tak. No właśnie, tylko że bardzo często, szczególnie w grupach spedytorów czy dyspozytorów, wynagrodzenie jest uzależnione od premii, od wyników, jakieś tam to jest przeliczane, tak? I wtedy ciężko jest pracować zespołowo, no bo kurczę, jak ja pomogę koledze, to on więcej zarobi, nie? No tak. No właśnie, no więc no tak, ja z tym nie miałam problemu. Ja z tym nie miałam problemu, bo ja wiedziałam, że jeżeli w firmie będzie dobrze, to i mi będzie dobrze i mogę komuś pomóc. Natomiast w mojej pierwszej firmie, w której pracowałam, szłam zielona jak trawa na wiosnę, pomimo że miałam zajęcia z praktykami, pomimo że mój chłopak już wtedy miał firmę transportową, mogłam go do niego zadzwonić. Natomiast tam nie było się kogo zapytać o to, jak coś zrobić, tak? Każdy wiedzę trzymał. Każdy wiedzę trzymał dla siebie, a kurczę, no jak mówię, im lepiej w firmie będzie, tym lepiej pracownikowi będzie. My oczywiście o tym jeszcze nie pamiętamy, nie wiemy, tak. Nie potrafimy chyba współpracować do końca. A może i nie chcemy. No może nie chcemy. To można powiedzieć, że dzisiaj jak jesteś takim... takim właśnie farmerem i bardziej konsultantem, który firmom spedycyjnym i transportowym pomaga po prostu mi działać lepiej? Wiesz co, mój mąż ma firmę transportową, więc ja cały czas jestem w zawodzie. Chcę wiedzieć, co się dzieje, tak? Ja mam firmę i ja mam swoją firmę. Po pierwsze rozliczam czas pracy kierowców. Płacę minimalne i delegacje, głośno było o tym w mediach, tak, bo zgodnie z dyrektywą unijną każdy kraj europejski wprowadził swoje własne regulacje, że stawki się różnią w każdym kraju, to jest akurat najmniejszy problem, w każdym kraju to się inaczej liczy.
I o tyle, o ile duża firma, która zatrudnia kilkudziesięciu kierowców, stać ją na to, żeby sobie zatrudnić jedną osobę na etacie i ją przeszkolić i szkolić ją ciągle, bo te przepisy nieustannie się zmieniają, zakupić oprogramowanie. Natomiast firmy, które zatrudniają kilkunastu kierowców, no im się nie opłaca zatrudniać kogoś na etacie, więc ja się tym zajmuję. I moją misją jest szkolenie kadr dla transportu. Po co się uczyć na własnych błędach? Te błędy są naprawdę bardzo kosztowne. Można się uczyć na moich i cudzych błędach, tak? Bo ja też nie jestem nieomylna, ja też popełniam błędy, a za każdym błędem jednak stoją jakieś pieniądze, które się traci po prostu, tak? Więc ja chcę się dzielić swoją wiedzą, dlatego też założyłam fanpage'a na Facebooku, gdzie publikuję regularnie treści, tak? Które mogą się przydać po prostu, tak? Czyli twoim odbiorcą są po prostu właściciele firm spedycyjnych i transportowych? Tak, głównie myślę, że transportowych. Ja chcę pomagać przewoźnikom, bo ja jestem przewoźnikiem też. Ja wiem, jakie przewoźnicy mają problemy, co ich boli, dlatego też pomagam bardzo mężowi w prowadzeniu jego firmy przewozowej, tak? Po to, żeby być na bieżąco, tak? A jesteś jedyną tego typu firmą w Polsce? Wiesz co, no właśnie, są firmy, które rozliczają czas pracy kierowcy, natomiast jeżeli chodzi o takich trenerów transportowych z doświadczeniem, ja znam jednego. Samą siebie, czy jednego poza tobą? Nie, jednego poza mną, który jest dla mnie gdzieś tam wzorem. Natomiast, tak, to jest pan z Warszawy. A więcej nie słyszałam. No właśnie, więcej nie słyszałam, bo ludzie nie chcą się dzielić swoją wiedzą, tak jak już powiedziałam, takie odnoszę wrażenie. Bo samo rozliczanie, no to umówmy się, czynność techniczna, nie? Od biedy potrafię sobie wyobrazić biuro księgowe, które dostrzega niszę rynkową i idzie w tym kierunku, żeby to outsourcować, ale połączenie tego z wiedzą specjalistyczną, taką jak ty masz, po przejściu przez ileś podmiotów, no to jest chyba faktycznie unikat. Wiesz co, są magazyny branżowe i są portale branżowe, tylko ich grupą docelową z reguły jest kadra zarządzająca. Menadżerowie i właściciele dużych firm transportowych. Tylko taką dużą firmę transportową to stać nawet, nie wiem, na zatrudnienie kancelarii prawnej, która będzie ich obsługiwać, tak? A takiego przewoźnika, który sam jeździ, ma, nie wiem, 3 czy 5 składów, zatrudnia kilku kierowców, on nawet nie wie, do jakiego prawnika miałby pójść, bo nie każdy prawnik specjalizuje się na przykład w prawie transportowym i ostatnio w piątek dzwonił do mnie jeden z przewoźników, wyszła jakaś tam sprawa obciążenia na rozładunku, tak? Towar był uszkodzony niby na rozładunku, ale kontener był zamknięty, plomby nienaruszone i on dzwoni, bo on nawet nie wie, gdzie, z której strony to ugryźć, tak? Bo nie każdy, prawnicy wiadomo, też specjalizują się w różnych sprawach, tak? I już na dzień dobry byłam w stanie mu pomóc, ale mówię, no wie pan co, jak to pan ma pismo z kancelarii prawnej, niech pan odżałuje te 500 i niech panu prawnik napisze odpowiedź, gwarantuje, że się uda, bo w grę tam wchodziło chyba kilkadziesiąt tysięcy euro obciążenia, tak? No tak. Prawdopodobnie, moim zdaniem bezpodstawnego, ale dokumentów dokładnie nie widziałam i ja chcę pomagać właśnie takim ludziom, tak? Którzy może nie wiedzą, bo kto miałby im powiedzieć? Kolega? Kolega, koledze też niekoniecznie podpowie, tak? Który walczy o rynek, tak? Właśnie, a jeszcze przy tych zawężonych horyzontach, o czym mówiłaś, rozmawiałem ostatnio z kolegą, który jakoś tam ostatnio bardzo jest zorientowany w polskim rynku hodowli, czy raczej uprawy, no w rynku sadowniczym, nie? I mówi, że gdyby polski rynek sadowniczy się skonsolidował, gdyby ci wszyscy sadownicy zrobili jakiegoś merdża, to po prostu rządziliby Europą. Nie? Ale w związku z tym, że każdy grabi do siebie, każdy sobie rzepkę skrobie, to po prostu to wolne embargo rozwala nasz rynek, bo nie stać tych powyselekcjonowanych, nawet i sporych producentów na
jakieś tam zabiegi mające na celu ominięcie embarga, nie? Więc myślę, że w branży, że w branży transportowej może być podobnie. I kto wie, być może będziesz takim wielkim integratorem tej branży. Kto wie, masz ja taki plan? Znaczy nie wiem jeszcze, czy mam taki plan. Okej. Okay. To porozmawiamy. Nie wiem, tak, nie wiem, czy mam taki plan. Być może kto wie, natomiast też zauważyłam, że przewoźnicy. W ogóle polska gospodarka transportem stoi, no przewoźnikami tak. Stoi. Miałam to sprawdzić, ale nie sprawdziłam wczoraj, ale gdzie spotkałam się z takimi danymi, że polski transport wytwarza nawet 10% PKB. Poza tym cała gospodarka bez transportu stoi. No po prostu, tak? Stoi, a nie jedzie, tak. A przewoźnicy też moim zdaniem powinni, nawet właśnie embargo też bardzo, bardzo dotkliwie odczuliśmy embargo, tak? I nie tylko sadownicy, przewoźnicy również, tak? Ja nie pamiętam takiej sytuacji w transporcie przez ostatnie 10 lat, jeżeli chodzi o przewozy na wschód, tak? A w tym się specjalizowałam, tak? A powiedz, bo zaczęłaś od transportu, teraz raźnym krokiem idziesz, no właśnie to, o czym powiedzieliśmy, w kierunku bycia cesarzową polskiej branży transportowej, ale... No może przesadzasz tą cesarzową. ale także interesuje cię coaching i rozwój. To ja zapytam od strony nietypowej, tak będziemy szli metodą salami. Dlaczego warto sobie stawiać cele i warto planować? Okej. Okay. Stawiasz sobie jakieś cele i realizujesz? Ja nieustannie sobie stawiam cele generalnie co do zasady. Miałam taki cel, żeby zacząć szkolić kadry dla transportu i to zrealizowałam. Tak, ja potrzebowałam na to czasu, bo już po 2 latach pracy w zawodzie, to co ja mogłam tym ludziom powiedzieć, no tak. Nie? Ludziom, którzy prowadzą biznes tyle lat, co ja mam w dowodzie. Możesz to najwyżej powiedzieć, że dobrze się zapowiadasz. Tak, więc teraz po 10. rok pracuję i ja nieustannie sobie stawiam cele i mój mąż też jest taką osobą, która sobie stawia cele. I dlatego udaje nam się, powiedzmy, czy to jest tak, wychodzisz z domu, tak, posłużę się metaforą, wychodzisz z domu i co? Nie wiesz, gdzie iść, a jak wiesz, gdzie masz pójść, to coś załatwisz, coś zrobisz, tak, i tu jest tak samo. Niektórzy mówią, że lepiej żyć na spontanie, że trzeba być jakimś, nie wiem, entuzjastą, tak, wyluzowanym i tak dalej. Ja jestem osobą dosyć zorganizowaną, poukładaną. Ja bardzo lubię sobie zapisywać to, co trzeba zrobić, a najbardziej lubię to potem wykreślać, skreślać. Tak? To jest najlepsze po prostu. Więc ja na każdy dzień mam jakieś tam cele poustalane, krótkoterminowe, długoterminowe. To nie jest tak, że te cele nigdy się nie zmieniają, tak? Tak jak ten mój o byciu prezydentem, nie? On się zmienił, mnie to już nie interesuje w ogóle, tak? Natomiast to jest jakiś tam wyznacznik, do czego się dąży i ja uważam, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to trzeba sobie stawiać te cele, po prostu, tak? Pokontynuujemy zaraz ten kierunek, natomiast dwie rzeczy. Pierwsza, w Międzyrzecu jest prezydent, wójt? Burmistrz. To wiesz, może powinnaś aspiracje wycelować w Międzyrzec. Nie, wiesz co, mnie już polityka nie interesuje. Już mnie polityka nie interesuje. W takim kształcie, w jakim to dzisiaj w naszym kraju wygląda, może jestem bardziej świadoma niż 15 lat temu, więc mnie już polityka nie interesuje i nawet chyba posady w budżetówce też mnie nie interesują. No, domyślam się. Nie potrafi, chyba bym się nie odnalazła w takim środowisku. No tak, to potrafi być traumatyczne przeżycie. A powiedz właśnie a propos planów i celów, bo przed naszym dzisiejszym spotkaniem zrobiłem taką sondę na Facebooku, o czym chcieliby nasi milusińscy internauci posłuchać tak w ogóle na moim kanale. No i dwukrotnie, słuchaj, pojawiło się takie wskazanie, no Maciek, nagraj coś o celach, o planach, ale... bo zripostowałem, no ale chwila, moment, przecież już nagrywałem taki webinar, możesz więcej, to tam jest o celach, no ale dostałem odpowiedź, tak, spoko i to bardzo fajne, natomiast weź podejdź z którymś gościem do tego,
od strony pytania, jak planować? Znaczy, tak bardzo jak planować? Operacyjnie. Operacyjnie? Co? 1 stycznia, Sylwester, jakaś wielka matryca Eisenhowera. Nie, wiesz co? Tak jak wspominałeś, ja się interesuję coachingiem, skończyłam kurs coachingu, zdałam egzamin, staram się o akredytację. EMCC, tak. Jest to stowarzyszenie. Tak. Jest to stowarzyszenie skupiające coachów i mentorów, tak? Więc to oświadczy jakiejś tam jakości. I właśnie w ramach tej praktyki coachingowej pracowałam na przykład z grupami sprzedażowymi. No i tam dziewczyny miały cele swoje, bo tam były same dziewczyny, one miały cele. One miały być piękną. Tak, to akurat była branża kosmetyczna oczywiście, wiesz, być piękną, zrobić taką sprzedaż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miały też odpowiednie przygotowanie, bo były przeszkolone z technik sprzedaży i tak dalej. I one wiedziały, jak się rozmawia z klientem, jak się umawia spotkania, wiesz, miały to wszystko i z jakiegoś powodu im to nie wychodziło. I właśnie, czasami jest tak, że my znamy wszystkie metody i jeżeli chodzi o sposoby wyznaczania celów, to wystarczy to wpisać w Google i po prostu ci wyskoczy chyba ze 100 stron i 100 różnych metod. I po pierwsze, dla każdego, każdy z nas jest innym człowiekiem i dla każdego z nas inna metoda będzie dobra. To jest po pierwsze. A po drugie, zanim zaczniesz w ogóle może nie, jak już sobie ustawisz ten cel, jaki chcesz osiągnąć, to zapytaj sam siebie, po co ci to jest potrzebne, z jakiego powodu chcesz to osiągnąć, tak? To są potem, kto oprócz ciebie też z tego skorzysta, tak? Ten cel powinien być ekologiczny, czyli nie powinien szkodzić nikomu innemu, tak? Może nie musi wszystkim służyć. Nie, ale nie, nam też nie. Znaczy my sami sobie krzywdy nie zrobimy, tak? I może się okazać, że te zarobienie miliona w ciągu najbliższego roku to jest w ogóle nikomu do niczego niepotrzebne. Bo to wcale, owszem, są osoby, którym to da szczęście i okej, i jest dobrze, ale są osoby, którym da szczęście, nie wiem, porządnie się wyspać 2 razy w tygodniu, tak? I może, i ktoś może, nie wiem, potrzebować miesięcznego urlopu, a nie tego miliona, albo kolejnej inwestycji, albo kolejnego biznesu. Więc jeżeli ktoś sobie stawia cele i ich nie osiąga, to powinien się zastanowić, czy te cele są jego, a może to są cele jego otoczenia, bo może ktoś od nas wymaga pewnych rzeczy, tak? Albo jemu się wydaje, że jemu wypada mieć takie. Oczywiście. Inne. Mogą być też przekonania, które go blokują, tak? Na przykład, że kobiety mają takie bardzo blokujące przekonania, że pracuje zawodowo, powinna się spełniać zawodowo, powinna być idealną żoną, matką, kochanką, dom mieć lepszy niż perfekcyjna pani domu, gotować lepiej niż szef kuchni i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale wpadamy w ramy jakichś stereotypów. No, nie mówiąc o perfekcjonizmie. No nie mówiąc już o perfekcjonizmie. No właśnie, ale to też trzeba mieć na to zgodę, że wszystkiego się nie da. Ja na przykład nie mam kwiatków doniczkowych w domu. Każdy jeden jestem w stanie ususzyć. A my też. Jestem w tym wybitna i sukulenty, tak? Jednego i tak patrzę, niezła suszarnia. Tak, jest, absolutnie wszystkie kwiatki jestem w stanie ususzyć, ale ja mam na to zgodę. I nawet jak mój mąż sobie ze mnie żarty stroi, bo ty znowu kaktusa ususzyłaś, no i co z tego, że kaktusa ususzyłam? Ja mam wiele innych zalet i talentów, tak? Na przykład świetnie gotuję, no nie muszę po prostu. Poza tym mi to nie sprawia przyjemności. Ogródka też nie mam i mieć nie będę, chyba że będę miała ogrodnika i on będzie go prowadził, tak? Ja lubię kosić trawę za to, tak? No proszę. Tak, mnie to odstresowuje, ja tak? Wczoraj kosiłem. Czyli mówisz, że w ustalaniu celów najistotniejsze jest ich osiąganie i jest to, żeby to były faktycznie nasze cele. A nie cała otoczenia. Technologia to już nie ma znaczenia. Jest do wygooglania. No bardzo fajna odpowiedź, słuchajcie, drodzy internauci. Myślę, że warto w głąb siebie zajrzeć. Gdy mówiłaś o szczęściu i o tym, że niektórym szczęście da wyspać się bardziej niż zwykle, powiedz, ostatnio w Towarzystwie Biznesowym Bialskim miałaś takie wystąpienie o tym, jak wygospodarować sobie godzinę.
w tygodniu, czy dziennie. Dziennie. Dziennie, dziennie godzinę dziennie. Come on. Godzinę dziennie dla siebie, na swój rozwój. Echa tego wystąpienia do mnie też dotarły, nie o, tylko proszę. Z ciebie, słuchaj. Tak, tak, tutaj, wiesz, służby prezesami działają. No i powiedz, no właśnie, jak tą godzinę wygospodarować? Bo zakładam, że raczej wszyscy będziemy szczęśliwsi z takiego wygospodarowania. Ja myślę, że tak, bo po pierwsze to trzeba samemu ją sobie zagospodarować, wygospodarować i zadbać samemu o siebie, tak? Mhm. No bo jeżeli sam o siebie nie zadbasz, nikt o ciebie nie zadba, mhm. tak? Musisz stawiać sobie granice, tak? I najłatwiej to po prostu wpisać ją chyba sobie do kalendarza, tak sobie myślę, tak? Skoro masz czas na pracę, na jedzenie, na spanie, na zajmowanie się rodziną, to powinieneś znaleźć dla siebie tę godzinę. Tak? A jak ty ją przeznaczysz? Czy ty ją prześpisz? Czy ty pokosisz trawę? Czy spotkasz się ze znajomymi? Czy z dziećmi? Tak? To już jest twoja kwestia. I tutaj też w towarzystwie skupiłam się na tym, po co ci ta godzina potrzebna jest, tak? Po co? Dlaczego ty chcesz mieć tę godzinę dla siebie? I myślę, że to są kluczowe pytania. Jeżeli coś ci nie wychodzi w życiu, zastanów się właśnie, dlaczego ci to nie wychodzi. Po co chcesz to mieć? I wtedy możesz znaleźć dużo odpowiedzi, tak? I przyczyn, tak? I tu żadna kolejna metoda, żadna mądra książka tutaj nic nie zmieni, jeżeli ty sam sobie nie odpowiesz na pytanie, po co ci to jest potrzebne, tak? Dlaczego tego potrzebujesz? Ja co sobotę mam taką godzinę, którą dzielę mi między siebie a ulubioną sobotę gazetę. Okej, okay. I to jest dobre. Poza tym oglądałam ostatnio wystąpienie naszego kolegi z Towarzystwa Biznesowego Łomżyńskiego, Tomasz Dmuchowski, tak zawsze mam problem z nazwiskiem, żeby nie przekręcić. I on ostatnio wrzucił na YouTube'a takie też szkolenie o wypaleniu, tak? I to, że ty znajdziesz czas dla siebie poza pracą, obowiązkami domowymi, to też spowoduje, że wszystko inne to, co robisz, będzie dawało ci większą satysfakcję, tak? Bo jeżeli ty w ciągu dnia nie masz czasu na nic innego, tylko pracę i obowiązki, nie wiem, domowe, rodzinne i tak dalej, to ile tak wytrzymasz? Tydzień, miesiąc, rok? U każdej osoby to będzie inaczej, ale w końcu dochodzisz do takiego momentu, co z tego, że ty pracujesz, co z tego, że ty masz piękny dom wysprzątany, jak ty nie masz czasu się tym pocieszyć, no, nawet usiąść na tarasie, tak? Więc też w ogóle polecam to szkolenie Tomka, tak? Bardzo mi się spodobało, po prostu totalnie w punkt. I to też by się z pozdrawiamy tym pokrywało. Tomka, tak, pozdrawiamy okazji. Tomka. A powiedz, wydaje mi się, że praca spedytora to jest networking w czystej postaci. Powiedziałaś, że to jest nieustanne rozwiązywanie problemów, ale i pełna zgoda. Natomiast to jest z tego, co mi się wydaje, zawsze rozwiązywanie problemów poprzez ja znam kogoś, on w Hrebennem ma wujka. Tak, dokładnie. Jak to od kuchni dokładnie, wygląda, wiesz co, no właśnie, to jest to, trzeba kogoś znać, każdy kogoś zna i bardzo często zmieniając nawet pracodawców, nieważne, czy pracował, bo ja pracowałam w firmie spedycyjnej, pracowałam u producenta, dla którego zajmowałam się logistyką. Potem pracowałam też w firmie transportowej, która zajmowała się transportem intermodalnym i ma swój terminal przeładunkowy w Małaszewiczach. Potem współpracowałam też ze spedycją, która w ogóle nie ma swoich aut, tak, więc wszystko trzeba było sprzedać. Ale pewne kontakty cały czas szły za mną, tak? I ja nie mam na myśli tutaj, bo nigdy tego nie zrobiłam. Nigdy żadnemu z moich pracodawców nie zabrałam klienta, nie wzięłam go ze sobą. Tak, więc ja się od tego odżegnuję, bo to nie w moim stylu, dlatego też z moimi pracodawcami byłymi jestem w stanie się spotkać, nie wiem, wypić kawę i porozmawiać. Natomiast tak, to są kontakty. Czego się nie da załatwić drogą oficjalną, powiedzmy, to ktoś gdzieś zawsze ma kogoś znajomego i gdzie wystarczy jeden telefon, powołać się na kogoś i można coś załatwić. W ogóle wydaje mi się, że każdy biznes to są kontakty i networking. Tylko tak, oczywiście. Tylko taki
Co-networking nie polega na wymianie wizytówek, tak? Ja w pewnym momencie przestałam jeździć na konferencje, bo kiedyś mi się wydawało, że z konferencji można przywieźć kontakty. Można przywieźć wizytówki. Tak. Mam zapełnione po prostu, dokupowałam w pewnym momencie wizytowniki, a jak potem do kogoś dzwoniłam, mówiłam mu, że poznaliśmy się tu i tu, bo ja mam bardzo dobrą pamięć, oprócz cieleśnicy. I w ogóle nikt nie kojarzył. Zresztą na konferencjach często mężczyźni są ubrani tak samo. Wszyscy są teraz w granatowych garniturach, bo takie są modne. Tak. Mają rogowe okulary i brodę. Tak. No i jak widzisz 100 takich facetów na konferencji, to potem nie jesteś w stanie nawet przypasować wizytówki do twarzy. No pewnie był w granatowym garniturze, masz 98% pewności, tak? Tak więc, tak jak powiedziałam, moim zdaniem biznes to są przede wszystkim kontakty. W ogóle w tym roku bardzo dużo jeżdżę po różnego rodzaju spotkaniach networkingowych. Ale one mi się w ogóle nie podobają. Tak, byłam na kilku poza towarzystwami biznesowymi, w towarzystwach biznesowych zostałam, tak? Natomiast wszystkie inne to była strata czasu. Tam pieniądze, tam jakieś tam były drobne kwoty, które się płaciło, je można odrobić, natomiast czasu się nie odrobi, więc... To prawda, to jest jedyne nierecyklingowalne aktywo, nie? Tak, nie da się go pożyczyć, zmagazynować i tak dalej, mija bezpowrotnie, tak? Więc, to jest najgorsze. Więc świadomie wybieram w tej chwili wydarzenia, w których biorę udział, tak? A powiedz, gdybyś miała opisać dwie rzeczy, swoją największą porażkę i swój największy sukces, ale nie chodzi mi o, wiesz, o taki opis kronikarski, tam stało się to i tam, ale bardziej o krótką charakterystykę wydarzenia i później o uniwersalną naukę, która z nich płynie, która popłynęła dla ciebie, a która może popłynąć dla naszych milionów telewidzów. Okej, największa porażka w życiu czy zawodowo w biznesie? Najlepiej w biznesie. To było chyba to taka w naszym wspólnym biznesie, w biznesie moim, mojego męża. Zatrudniliśmy kierowcę i nie zaufaliśmy swojemu przeczuciu. Bo od początku coś nam nie grało, coś nam nie grało. Intuicja biła na alarm. No i się wydarzyło coś bardzo złego. Poniesiemy naprawdę bardzo duże straty. Nie będę się zagłębiała w szczegóły. I z winy kierowcy, tak? Totalnie z winy kierowcy. Odszkodowania nie mogliśmy uzyskać, no bo to było totalne, rażące niedbalstwo kierowcy. No więc właśnie, drodzy telewidzowie, trzeba po prostu ufać swojej intuicji. Ja się nieraz o tym przekonałam. Jeżeli wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, żeby nie wchodzić w jakiś biznes, nie robić jakiegoś posunięcia czy cokolwiek innego, to lepiej po prostu tego nie zrobić. Wtedy lepiej tego nie zrobić i za tym idzie to, że ciągle jeszcze nasze firmy to są jednoosobowe działalności gospodarcze. Całe szczęście ta sytuacja nie skończyła się aż tak źle, jak mogła się skończyć, bo byśmy zbankrutowali. No tak. Absolutnie byśmy zbankrutowali, bo szkody wtedy by szły już w setkach tysięcy złotych. Zapadły decyzje, przekształcamy formy działalności, tak? Więc to jest też na pewno, że może na początkowym etapie jednoosobowa działalność gospodarcza, tak? Natomiast jeżeli chcemy podchodzić poważnie do biznesu, to trzeba się od tego odżegnać. Jeżeli księgowa stawia opór, trzeba zmienić księgową. Dokładnie. Po prostu, tak? Powiedz, bo problem z intuicją, myślę, polega na tym, że bronimy się przed jej wskazaniami, bo chcemy być bardzo racjonalni, nie? No bo zwykle mówiłaś o wszelkich znakach na niebie i ziemi, ale to są zawsze takie znaki, coś mi nie gra, nie wiem co. Mężowi też nie gra, on też nie wie co, wiesz co, nie? I to jest problem. Nie, wiesz co, to ja nie jestem w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć. No jestem osobą racjonalną, mój mąż też, mój mąż jest inżynierem z wykształcenia. No właśnie. Jest totalnie racjonalny, w zeszłym roku jak miał wypadek, nie mogłam w nocy spać. Nie mogłam w nocy spać, sprawdziłam na GPS-ie, gdzie on jest, patrzę, już zjechał na parking, nie? 1:30 w nocy, o tej porze to już śpię.
dzwoni do mnie i dzwoni do mnie w tym momencie, tak? No już jak dzwoni do mnie mój mąż o tej porze, to jest źle, tak? Bo on do mnie o tej porze nie dzwoni. Słuchaj, miałam wypadek, wjechałam do rowu. No jestem cały, auto jest trochę uszkodzone. Nie wiem, nie wiem, co było pierwsze, czy a, bo ja jeszcze jak zobaczyłam, że zjechał na parking, to pomyślałam sobie, o jak to dobrze, że on już zjechał, bo jakby on jeszcze miał wypadek, to ja już nie wiem, w ogóle na Rumunii wypadek, wiesz, nie wiem, co bym miała zrobić. Jakbym sobie to sama z tym poradziła, tak? Tym bardziej, że 3 miesiące wcześniej był poprzedni wypadek, tak? No nie wiem, co bym zrobiła. No i kurczę, no jak to wytłumaczyć? Jesteś w stanie to racjonalnie wytłumaczyć? Nie. No właśnie, więc po prostu może się nie ma co zastanawiać. Nie wiem, czy to jest intuicja, czy to jest wola boska, czy to jest cokolwiek innego, ale nieraz się o tym przekonałam, że po prostu coś nam daje znak. Bez względu na to, czy to jakiego anioł stróż przekręcił do twojego... Być może, być może, zresztą, nie wiem, ostatnio o moim bracie, znaczy to bardzo często mam tak, że mojego brata ściągam myślami, tak? Myślę o nim i on do mnie dzwoni w ciągu godziny, autentycznie w ciągu godziny, tak? No właśnie, to z intuicją jest trochę tak, myślę, jak kiedyś widziałem bardzo fajny dialog na forum inwestorów indywidualnych gazety Giełdy Parkiet, gdzie jakiś tam młody inwestor pytał o różne metody, prawda, jak tu coś tam, a ktoś mu powiedział, słuchaj, no generalnie szukaj i próbuj, bo jeżeli ci wyjdzie, że skutecznie inwestujesz w oparciu o znaki dymne Indian, to nie musisz rozumieć, dlaczego ci się udaje. Jeżeli ci się udaje i dopóki ci się udaje, ta metoda jest okej. Nie? Więc myślę, że mamy, że nasz problem z intuicją współczesnego człowieka właśnie polega na tym, że na siłę wszędzie chcemy być racjonalni. Nie? Tak, i nie dajemy się trochę ponieść, tak? Po prostu. A kurczę, a życie jest chyba tylko o wiele szersze niż rozum. Nie? I drugie pytanie o sukces, bo porażki uczą. Porażki uczą, tak. To jest chyba takie, taka najbardziej, że tak powiem, na której najwięcej się nauczyliśmy się tego teraz, do tego się stosujemy. Natomiast największy sukces, że chyba osiągam to, co sobie zaplanowałam. Tak, myślę, że to jest największy sukces, tak jak z tymi praktykami. To wykreślanie. To wykreślanie, tak, znaczy nie, to, że jestem, pracuję na swoich zasadach, tak? Ja zrezygnowałam z pracy na etacie, bo mnie, po pierwsze, traciłam czas na dojazdy, po drugie, traciłam, czasami jest tak, że skończyłam swoją pracę i już byłam, nie wiem, i mogłabym wyjść do domu, ale nie trzeba było siedzieć do 16. A to było tym bardziej frustrujące, że bardzo często po 16 ja w jakiś sposób pracowałam. I tak ktoś dzwonił, więc no bo wiadomo, jeżeli masz pracę polegającą na tym, że coś tam robisz od tej, pracujesz w fabryce od 6 do 14, od 14 do 22, zrobisz swoje, idziesz do domu, masz czas tylko dla siebie, tak? A praca w spedycji, to czy tam w firmie transportowej, no to trzeba być po prostu in touch, emergency 24, tak? Na dobę. I właśnie to jest mój największy sukces, że ja pracuję w domu, tak? Na swoich zasadach, na swoich warunkach, robię to, co lubię. Tak sobie wymyśliłam, że tak to ma wyglądać, tak? I tak jest po prostu. To przed nami ostatnie dwa punkty. Okay. Jednym z nich jest pytanie, ale nie moje do ciebie, tylko twoje do mnie. Ojejku, i się nie przygotowałam. A, bo to jest zaskoczenia. I to jest zaskoczenia. Kurczę, no to mnie niesamowicie zaskoczyłeś, bo w kuluarach zapytałam cię, czy wiesz, skąd się znamy, więc to już jest wyjaśnione, wtedy ja bym cię zaskoczyła. No tak, to byś mnie zaskoczyła, zgadza się. Dobrze, to powiedz w takim razie naszym milionom telewidzów, tak? Do czego warto przystąpić do towarzystwa biznesowego? Bardzo krótka odpowiedź, ponieważ gdy się przystąpi do towarzystw biznesowych, można poznać osobiście Edytę Brodawkę. A w szczególności, gdy się przystąpi do towarzystwa biznesowego Bialskiego, aczkolwiek, jak wiecie, zachęcamy do turystyki networkingowej.
I tak, ja również polecam turystykę networkingową i myślę nad jutrzejszą wyprawą do Łomży. Do Łomży, aby uprawiać łomżing. Tak, aby uprawiać łomżing, więc jeżeli nic się nie wydarzy nieprzewidzianego, to... tak się stanie. Tak, to ja jutro chcę być w Łomży, byłam w Wilnie. O, Wilnie. Byłam w Wilnie, super. Tak, w Siedlcach bywam regularnie. Mhm. Jeszcze Lublin też mnie kusi, okay. Tak, no tak, bo ja bardzo lubię Lublin, także... I ogólnie wschodnia część Polski jest niezwykle urokliwa. Oczywiście. Ja byłem ostatnio w Przemyślu i okay. nawet... A bo wy otwieraliście Przemyskie. Tak, otwieraliśmy i nawet spaliśmy, wyobraź sobie, w apartamencie pana prezydenta Przemyśla. Okej, okay, super. No. A teraz ostatni punkt, słuchaj, naszego programu. Ja tutaj gładzę moją podkładkę networkingowej mocy. Opowiedz jakiś dowcip naszym milionom telewizorów. Wiesz co, te dowcipy z racji branży, w której się obraca. A te dowcipy nie nadają się do puszczenia przed 22. Nie oglądajcie przed 22. Ale dobra, wiesz co, taki dowcip sytuacyjny, to myśmy sobie stworzyli, bo pracowaliśmy ze Szwedami, ze szwedzką spedycją, w ogóle niesamowite, nie z Wikingami. Tak, niesamowite to było. I to był taki dowcip sytuacyjny, wiązał się z tego, że kiedy my chcieliśmy coś od Szwedów, a to były transporty na wschód, więc tam były potrzebne dokumenty, jakieś celne, jakieś tam rzeczy, to oni nam zawsze odpisywali jednym słowem. Albo soon, albo wait, albo later. Tak? I stąd się wziął taki żart sytuacyjny, tak, jakie trzy słowa po angielsku trzeba znać, żeby pracować w szwedzkiej spedycji właśnie. Soon, wait, later. A jak oni czegoś od nas chcieli, to zawsze było ASAP, nie? No, oczywiście. To wiesz co, to mi to się kojarzy z wojskiem, bo spotkałem się z opinią, że główna rzecz, którą się w wojsku robi, to się czeka. I kurczę, jako emerytowany rezerwista kapral się z tym zgodzę. Tak, widzisz? W wojsku nauczyłem się cierpliwości. To w takim razie bardzo ładnie to się spina, bo pomiędzy tym, jak chciałam być nauczycielką, a tym, jak chciałam być prezydentem... Chciałam być generałem. Chciałam iść do wojska, do szkoły. Proszę. Orląt. Tak. Orląt, a, tak, no, to, podniebnie. Tak, podniebnie, tak, do szkoły Orląt chciałam, tak. Jednak zwycięży. Zgadza się. Moim i waszym gościem była Edyta Brodawka z Międzyrzeca Podlaskiego. Edyto, bardzo ci dziękuję za pasjonującą rozmowę. Ja również dziękuję. I następny odcinek, moi drodzy, to będzie soon, więc to już na niego wait. A tak poza tym to będzie later. Dzięki, nie zapomnijcie udostępnić filmu, odnaleźć Edyty na fejsie, znaleźć jej fanpage'a. Jak twój fanpage się nazywa? Edyta Brodawka, szkolenia TSL. No, prosto. Łatwo znaleźć. I nie zapomnijcie także subskrybować kanału. I jak mówię, kolejny odcinek już soon oraz later. Cześć.